Znaczy, siostry, dzisiaj przyjrzymy się siódmemu przykazaniu z dekalogu. Otóż, na stronie 84, to przykazanie, które będzie brzmiało właśnie dosłownie w jednej linijce. Nie nie już. Jest to 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, 13 wiersz, na 84. Myślę, że już w czasach Pana Jezusa Chrystusa talmudyczni Żydzi, właściwie wtedy jeszcze Talmudu nie było, ale te nauki już się pojawiały talmudyczne, które potem się rozwinęły w Talmudzie, które no, małżeństwo traktowały w sposób zupełnie inny, niż Pan Bóg do tego podchodził od samego początku, dlatego że ludzkość rozwijała się w tym temacie w sposób. Na swoją modułę. Ale o tym za chwilę. W związku z tym spójrzmy na to, kto pierwszy rozbił małżeństwo. No pierwszy, jeśli chodzi o instytucję małżeństwa, to był Lamech. Pochodził on z rodu kainickiego. On pierwszy dopuścił się bigami i poślubił Adę i Syle, dwie kobiety, którymi oczywiście w taki sposób wojowniczy zarządza. Oczywiście czytamy w Bożym słowie, że właśnie to Kainici wprowadzili tego typu zwyczaje. One potem się rozwijały w różnych ludach, narodach, plemionach, językach i niestety nie uniknęło również to plemię izraelskie również tego typu wpływów. Już sam Abraham pamiętamy według zwyczaju babilońskiego, według zwyczaju chaldejskiego właściwie, to on to niewolnicę Hagar dał swojej żonie jako nałożnicę, która miała zastąpić właśnie ją w rodzeniu dzieci. Oczywiście wiemy jak to się skończyło, kiedy się Sara upomina o swoje prawa, Pan Bóg decyduje, wypędź niewolnicę i syna jej. Bo nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Wiem, apostoł Paweł to również w liście do Galacjan do tego nawiązuje. A więc historia człowieka to historia odstępstwa i nawet zakon, który został nadany przez Boga, również tej sprawy do końca nie uporządkował, dlatego że okazało się, że zakon nikogo nie mógł doprowadzić do sprawiedliwości, ponieważ natura ludzka była tak silna a serce kamienne, tak nieczułe na Boże prawa, że człowiek chodził swoimi drogami. W czasach Czterech Ewangelii oczywiście e, czytamy o tym, że Żydzi również mieli z tym poważny problem, a szczególnie Farzeusze. E, czytamy o tym, że mieli szczególny problem z dwoma przykazaniami. Pierwsze to było czci ojca swego i matkę swoją. Przykazanie z obietnicą. Okazało się, że to przykazanie też Unieważniali z powodu swojej nauki, że wystarczyło dać datek w tej intencji i już nie trzeba było się opiekować starymi i chorymi rodzicami. Natomiast drugie przykazanie, które również sprytnie omijali, to było właśnie przykazanie niecudzołóż. Wiemy, że cztery Ewangelie należą do czasu ludzi. Którzy żyli pod zakonem, ponieważ dopiero na krzyżu zakon był wypełniony, a Pismo Święte mówi w do Galacjan, że Chrystus podlegał zakonowi od początku do końca. Według zakonu był obrzezany, według zakonu jego matka składała ofiarę za swój grzech. I czytamy, że również. E, Później Pan Jezus Chrystus dopiero na krzyżu, kiedy umarł za grzechy całego świata, jest napisane, że zakon dopiero w tym momencie został przybity do krzyża wraz z naszymi grzechami. I dopiero koniec zakonu jest wtedy, kiedy Chrystus umiera. I dla nas również dla tych, którzy oczywiście umarli z Chrystusem na tym krzyżu, nie, na, nie dla tych, którzy go niosą, tylko na tych dla tych, Którzy umarli na tym krzyżu raz z Chrystusem, oni również zostali przez ciało Chrystusowe uśmierceni dla zakonu. To ma swoje oczywiście konsekwencje, jakie, że grzech nad nami już nie panuje i dlatego człowiek odrodzony z Ducha Świętego, który narodził się na nowo, może wypełnić te nowe prawa z czasu okresu niewinności kiedy grzechu nie było i kiedy grzech jeszcze nad człowiekiem nie panował i dlatego pan Jezus potem powie na początku tak nie było co to znaczy no na początku było tak że nie było takiej możliwości ponieważ człowiek nie posiadał kiedy został włączony w instytucję małżeństwa nie był Poddany jeszcze wtedy grzechowi, i nie było nawet mu na myśli coś takiego, aby w ogóle cudzołóstwo brać pod uwagę. Dlatego kiedy Pan mówi o tym, kiedy zakon zostanie wypełniony przez jego śmierć, jego zmartwychwstanie, przy odrodzeniu, kiedy On posłał swego Ducha Świętego nam. Kościołowi, my jesteśmy tak jak ludzie na początku. Oczywiście nie jesteśmy niewinni, jesteśmy grzeszni, ale jedna rzecz na początku była, która i teraz nas dotyczy. Jaka? Grzech nad nami panować nie będzie, bo nie jesteśmy pod zakonem, lecz jesteśmy pod Bożą łaską. To jest to różnica. Więc jak dzisiaj człowiek narodzony na nowo mówi, że on po prostu nie jest w stanie zwyciężyć w tej sprawie, to znaczy, że się musi na nowo. Narodzić. To jest oczywista sprawa, dlatego że syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, w grzechu nie trwa, grzechu nie kontynuuje, grzechu nie tworzy, nie popełnia, gdyż Posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, bo z Boga się narodził. Oczywiście faruzeusze omijali to przykazanie. I rozwijali dalej, tak dalece, że a stwierdzili, że można właściwie rozwieść się z żoną dla każdej przyczyny. Nie będę już powtarzał tego sloganu, bo zupa była przypalona albo przesolona. Oczywiście to jest poważny problem, ponieważ w dzisiejszych czasach, w czasach takich jak czasach końca, kiedy, bo, kiedy kończył się zakon, Pan zospodział powiedział: nikt z was nie przestrzega zakonu, czyli wszyscy chodzili własnymi drogami a kodeks ofiarniczy był wypełniany na każdym kroku ze względu na upadki i grzechy. Ludzie w ogóle się już z tym nie kryli, a heleniz... heleńska kultura przemieniała wszystko, łącznie z, ze zwyczajami żydowskimi, które również tam już spowodowały pewne zmiany. No i dzisiaj te zmiany tego zmienionego judaizmu, który wtedy miał miejsce, on potem znalazł swoje rozwinięcie w Talmudzie. To jest bardzo ważne, natomiast Pan Jezus Chrystus przywracał wartość Słowu Bożemu. Dlatego przywracał wiarę w Boga i Jego Słowo na właściwe miejsce czyli nie modyfikujemy Słowa Bożego pod ludzkie porządliwości, lub pod ludzką, nie daj Boże, upadłą naturę. Tylko wręcz przeciwnie, człowiek musi się narodzić na nowo, aby mając nowe życie, mógł rzeczywiście postępować według Bożego Słowa. Dlaczego? Bo Chrystus, który w nas jest, nie jest już sługą grzechu, ale jest królem, który króluje w naszym życiu w taki sposób, aby mimo to, że żyjemy w tak bliskiej obecności grzechu, bo przecież ciało mamy grzeszne, abyśmy mogli być zwycięzcami nad. Grzeszną ludzką naturą, poprzez to, że nie jesteśmy już pod zakonem, czyli zdani na własne siły, ale jesteśmy pod łaską, gdzie Duch Święty, który z naszego ciała uczynił świątynię sw swoją, aby mógł sprawować swoje cudowne dzieło uświęcenia. Dlatego, kochani, musimy zdać sobie z tego sprawę, że przenoszenie czterech Ewangelii do Kościoła, czy przenoszenie starego zakonu do Kościoła jest rzeczą błędną. Pan Jezus powiedział, że epoka, która nastaje, On powiedział o tym, że tego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu, aby Ojciec we mnie, a ja w was. Kiedy to poznali? W dniu Pięćdziesiątnicy. Początek Kościoła, początek Nowego Przymierza, początek Nowej Ery, że tak powiem, chrześcijańskiej, rozpoczął się w dniu wylania Ducha Świętego. Bo kto nie ma ducha świętego, jest napisane, nie należy do Chrystusa. To są zupełnie inne sprawy i dotyczące zupełnie innego okresu. Ludzie pod zakonem nie mogli pokonać grzechu, dlatego, że Pismo Święte mówi, że zakon dawał oświecenie umysłu. Dlatego Paweł mówi w siódmym rozdziale Listu do Rzymian o człowieku, który jest pod zakonem, że co prawda ma oświecony umysł, ale grzech nad nim panuje. Dlaczego? bo nie ma w nim Ducha Bożego. Natomiast już w ósmym rozdziale mamy zupełnie coś innego. Mamy narodzonego człowieka, który posiada Ducha, który posiada Boże obietnicę, a Chrystus w jego życiu sprawuje swoje dzieło. To jest coś pięknego. Bracia i siostry, nie możemy tego mylić. Dlatego chwała Bogu za to, że był taki dzień w naszym życiu, dzień narodzenia. Więc co, w jaki sposób Pan Jezus podchodzi do sprawy cudzołóstwa? Musimy się skupić na naszym Zbawicielu. Jak On do tego podchodzi? Bo On jest jedynym w swym rodzaju nauczycielem, którego nauczanie jest niepodważalne. Każdego innego nauczyciela możemy z nim dyskutować, możemy różne rzeczy mieć własne koncepcje, ścierać się, ale nie z Panem Jezusem. To jest nasz nauczyciel, to jest ostateczny autorytet, to jest ostateczny wzór, to jest ostateczne przykazanie, to jest ostateczne słowo. Kiedy Pan wypowiada swoje słowo, kończy się wszelka dyskusja. Tak mi kiedyś ksiądz powiedział, jak biskup się wypowiedział, to koniec dyskusji. No ja mówię, nie, to, co Chrystus mówi, to kończy dyskusję. Nikt nie może zastąpić żaden pastor, nauczyciel, obdarowany, nawiedzony chrześcijanin, ten, który coś tam twierdzi, że ma albo coś, że poznał, niestety nie może swojego poznania równać z Panem Jezusem. Chociaż spotykam szaleńców, którzy mówią, co prawda Biblia mówi, ale mnie Pan objawił. To znaczy, pisz swoją Biblię dalej, ale to, to jest Twoja Biblia, ja w Twoją Biblię nie wierzę. Ja wierzę tylko w tą Biblię, która na końcu ma takie piękne słowo, nie wiem, czy pamiętamy, jakim słowem kończy się Księga Objawienia. Amen. A skoro amen, to znaczy, że już nic do tego nie dodamy. To jest koniec i do tego już nic nie możemy dołożyć. Chwała Panu za to. Objawienie jest skończone. I dlatego jeśli mówisz, że Pan ci objawił, a jest to Boże Słowie, Słowie, to znaczy, że nic nowego nie masz do powiedzenia. A jeśli mówisz coś nowego, to znaczy, że jesteś fałszywym prokiem, fałszywym nauczycielem. Zresztą apostoł Piotr mówił, że jak kiedyś byli fałszywi prorocy, bo teraz roku przecież nie ma, do których by Bóg mówił bezpośrednio, ale za to będą fałszywi nauczyciele, którzy będą zapierać się Pana i wprowadzać nauki zgubne dla Kościoła. Musimy uważać. A więc w ma, ma Mateusza Pan Jezus na, powiedział tak na ten temat. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Oczywiście w tej wypowiedzi Panesa chodzi tutaj o kobietę zamężną no lub o mężczyznę, który jest żonaty, ale pożąda drugiej kobiety. Oczywiście nie chodzi o pannę, bo pamiętajmy o tym, że w czterech Ewangeliach było wielożeństwo. prawda? Na przykład król Izraela, czy król Judzki, czy, czy król Galilejski posiadał nie jedną żonę, tylko posiadał harem. I to było oczywiste, że w tamtym czasie tak było. W związku z tym tu chodzi o właśnie pożądanie kobiety zamężnej. To jest bardzo ważne. Pismo Święte to w taki sposób zdecydowany pokazuje. No dobrze, a jeśli, a jeśli człowiek, który nie jest w związku małżeńskim, ma jakieś tam erotyczne skojarzenia i porządliwości, nazywa się to wszeteczeństwem, a więc nie jest to cudzołóstwo, jest to wszeteczeństwo. Oczywiście to też jest grzech i też jest potępione przez Boga, ale jest to wszeteczeństwo. I będziemy widzieć w Nowym Testamencie, że kiedy będzie mowa o wszeteczeństwie, to będziemy mówić tutaj o relacjach między kobietą, kobietą i mężczyzną, ale poza małżeństwem, nie będących w małżeństwie. Natomiast ci, którzy są w małżeństwie, kiedy poza małżeńskich dopuszczają się jakichś kontaktów Damsko-męskich, nazywa się to cudzołóstwem. I dobrze jest to rozróżniać, bo wtedy powstaje wielki zamęt, i niektórzy bardzo lubią ten zamęt, ponieważ oni dostosowują Słowo Boże do potrzeb gawiedzi, czyli takich ludzi, którzy łapią wszystko, byle im tylko pasowało na rękę im było, tak? No niestety, nie możemy tak robić. To jest odstępstwo. Musimy trzymać się Bożego słowa. Więc zawsze, kiedy jest mowa o cudzołóstwie, wchodzi w grę kobieta zamężna. Następna rzecz. Powiadam każdy, kto patrzy tutaj, gdy, przepraszam, gdy porządliwość pocznie, to mówi Jakub w pierwszym rozdziale 15 wierszu, potem gdy porządliwość pocznie. Rodzi grzech, a kiedy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. To jest taka bardzo ważna rzecz. Jeśli na przykład, jak czytamy o tym, się do w siódmym rozdziale, jeśli jakiś mężczyzna czy kobieta czuje pociąg do chci przeciwnej, to nie jest to grzech. To jest po prostu zwyczajnie natura. I Paweł mówi o tym, że jeśli ktoś coś. Takiego w swoim organizmie życiu ma, to znaczy, że powinien odczytać to, że jest powołany do małżeństwa. Bo jeśli nie, po, nie czujesz tej woli Bożej do tej drugiej płci, to znaczy, że nie jesteś powołany być może, albo nie jest to twój czas, abyś wstępował również w związek małżeński. A Paweł mówi lepiej wstępować w związek małżeński niż gorzeć. Dlatego tam jest użyte słowo. Każdy to pożądanie w w naczyniu kobiety zamężnej. Dlatego, że człowiek, który nie ma tej żony i w taki sposób do tego podchodzi, to powinien sobie zdawać z tego sprawę, że powinien się modlić o wolę Bożą i wstąpić w związek małżeński. Jak mówi Paweł, lepiej wstąpić w związek małżeński niż gorzeć. Ale może też ta taka naturalny popęd seksualny do drugiej płci e, przeciwnej może być również prowadzić do grzechu. Kiedy? Kiedy to się staje, rządzą. I właśnie o tym mówi Jakub. Kiedy masz tą dobrą porządliwość, bo to jest dobra rzecz, kiedy masz jest napisane, kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego, czyli pociąg do tej drugiej strony jest rzeczą naturalną i jak najbardziej przez Pana Boga błogosławioną, przez którą możemy odkryć, że tak jest nasze powołanie, bo wstąpie wstąpienie w zmożek małżeński to też dar łaski Bożej. Dlatego jest to ważne, z kim i nie byle jak. Tylko na Bożych zasadach, i fajnie jest, kiedy znamy wolę morzą, Fajnie jest, kiedy umiemy się też dogadać na poziomie takim życiowym, tak? kiedy umie, mamy wspólny cel, umiemy znaleźć do naszego przyszłego małżeństwa, i dobrze jest, kiedy, kiedy umiemy zachować naszą wstrzemięźliwość do tego, aby wejść nieobciążony grzechem w swoje małżeństwo, tak? czyli aby, aby nasz na związek przedmałżeński nie został dotknięty grzechem wszeteczeństwa nie cudzołóstwa. Aczkolwiek, tylko jest tutaj rozróżnienie, ale konsekwencje są podobne, bo Pismo Święte mówi, że wszeteczników i cudzołóżników sądzić będzie Bóg. Więc dlatego to mówię, bo niektórzy uważają, że wszeteczeństwo to jest nic, ale dopiero o, cudzołóstwo to jest coś. Nie, kochani, zarówno jedno, jak i drugie jest napisane: Bóg będzie mścicielem tego wszystkiego. Czyli dla człowieka wierzącego, odrodzonego z Ducha Świętego, ani jedna, ani druga opcja nie chodzi, nie wchodzi w ogóle w rachubę. Nawet na myśl nie powinno nam to przejść. A jakby przyszło, to należy taką myśl przepędzić tam, skąd przyszła. A wiemy, że takie rzeczy pochodzą nie zawsze z serca, czasami pochodzą od diabła, ale czasami pochodzą i z serca. I trzeba z tym uważać, bo Pismo Święte o tym mówi. A więc nie, trzeba, nie wolno dać pozwolić takim myślom, aby one zapuściły korzenie w nasze serca, ponieważ wtedy rodzi się grzech i człowiek wtedy chce, czy ma żądzę zrealizowania tego, tej, tej swojej żądzy również. I efekt jest taki, że to rodzi śmierć. Bo kiedy już grzech się zadał w naszym życiu, to wtedy. Oczywiście rodzi grzech. I dlatego apostoł Paweł o tym mówi, że lepiej wstąpić w małżeński niż gorzeć, a nie daj Boże, gorząc upadać w jakieś grzechy nieczystości. W tym przypadku wszeteczeństwa. Czy wolą Bożą jest, aby człowiek, który nie jest w związku małżeńskim, może podpadać również pod grzech cudzołóstwa, tego przykazania? Oczywiście. Oczywiście może nie bezpośrednio, ale pośrednio i to jest też powiedziane. Na przykład, gdy się do Tesaloniczan w pierwszym, czwartym rozdziale od trzeciego do 11 wiersza przeczytam, kochani, właśnie, jak jest to rozróżnienie między przeteczeństwem a cudzołóstwem. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście powstrzymywali się od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie w namiętności rządzy, jak poganie. Którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to Wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje ducha swego świętego. O cóż, kochani, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że bardzo często wśród Pogan, Kontakty seksualne między dwoma osobami, tutaj mówimy nie tylko o damską, męskiej, i tak dalej, jest uważane za grzech. I nie ma na to w Piśmie Świętym przyzwolenia. A jeśli ktoś szuka tutaj przyzwolenia na tego typu związki, to Pismo Święte, mówi, kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, lecz Boga. Więc Bóg wyraźnie tutaj mówi, że takie związki są absolutnie. Niewłaściwe. O co tu w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że związek małżeński to nie jest to, że sobie ludzie coś tam powiedzieli na ucho, czy sobie coś tam przyrzekli, bo to nie jest związek małżeński. Związek małżeński jest wtedy, kiedy w świetle prawa pociąga za sobą skutki prawne. Dlatego małżeństwa są dzisiaj zawierane według zwyczaju lub według prawa. Co to będzie zwyczaj. Stoją dwie rodziny, ojciec przyprowadza córkę do namiotu pana młodego, na oczach całej rodziny związek zostaje skonsumowany i według tej tradycji związek jest zawarty i ma podkonsekwencje prawne. I to jest zawarcie według zwyczaju. Na temat według prawa, no to jest ktoś kto właśnie jest reprezentantem tego prawa, i kiedy wiąże te dwie osoby, one są wtedy związane z związkiem prawnym, i taki związek posiada konsekwencje prawne, tak? Są już małżeństwem. W związku z tym nie dajmy się oszukać tam, gdzie nie mamy, czy według zwyczaja, czy według zwyczaju, przepraszam, czy według prawa zawartego związku, mamy do czynienia z konkubinatem. I wtedy nie możesz powiedzieć, że to twoja żona, tylko twoja konkubina, a ona nie może powiedzieć o to mój mąż, tylko może powiedzieć to mój konkubent ewentualnie. W związku z tym Pismo Święte bardzo jasno na te tematy się wyraża i uważa, że powinniśmy ciało swoje utrzymać w czystości i poszanowaniu, czyli chodzi tu o to, żeby wstępować w związek małżeński, nie będąc brukanym grzechem, czy zbrukanymi grzechem przeteczeństwa. Również w Koryncie, w pierwszym liście do Koryntian 5:1, czytamy tak: Słyszy się powszechnie o te między wami, a więc tam chodziło również o związek między e, dwoma osobami, mężczyzną i kobietą, którzy niestety weszli w relacje pozamałżeńskie, czyli nie byli w małżeństwie, tak? I ona była wdową po swoim. Oj, mężu, a on był synem tego człowieka, tak? Ale tu nie jest nazwane cudzołóstwo, dlatego ona musiała być wdową, bo gdyby nie była wdową, to byłby nie tylko związek kazirodczy, ale był to także związek niestety cudzołożny. A tu jest wyraźnie napisane, tu jest wszeteczeństwo. Więc ona musiała być wdową po swoim mężu, a widocznie była bardzo młoda, a ten syn tego człowieka z tą młodą kobietą wszedł w związek nieformalny i to się tutaj nie nazywa cudzołóstwem, tylko się nazywa zszeteczeństwem. Następna rzecz. Paweł mówi tak. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z szetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców, czy grabieżców, czy bałochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali k tym, z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, chciwcem, bawochwalcą, oszczelcą lub grabieszczą lub pijakiem, żebyście z takim nawet nie jadali. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bawochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chcywcy, ani pijacy, ani oszczędcy, ani zdzięcy Królestwa Bożego nie odziedziczą, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Paweł mówi tak, świat się kieruje właśnie wartościami, czy brakiem wartości, kulturą lub antykulturą, to jest naszą rzeczą, nie jest ingerować w ten świat. Ten świat żyje swoim torem, ten świat żyje swoim życiem, i to życie prowadzi grzeszne, odrzuca wszystkie zasady Boże i Boże przykazania. Nie możemy o tym mówić, możemy, ale nie możemy w to wchodzić, bo to nie jest nasza rzecz. Więcej, możemy z takimi ludźmi przebywać, aby głosić im Ewangelię na przykład. Pracujemy z takimi ludźmi, oni mają różne tam problemy małżeńskie, prawda, życiowe i tak dalej, ale to nie nasza rzecz. Nie żyjemy w idealnym świecie, tylko w świecie grzesznym, bo gdyby było inaczej, musielibyśmy wyjść z tego świata. Możemy? No nie możemy. Nie możemy. Bo byśmy doszli wtedy do absurdu. Poszedłbyś do piekarni, musiałbyś pytać sprzedawczynię czy piekarz, który chleb upiekł, nie ukradł przed mąki, tak? Co cię to obchodzi, tak? Więc my nie wchodzimy w te sprawy. Ludzie są, jacy są w tym świecie, ale w, w Boże pańskim, w Bożym Kościele, gdzie głową tego Kościoła i jako ciała jest Jezus Chrystus, nie można uczynić członków chrystusowych członkami przetecznika czy przetecznicy. O tym mówi wyraźnie Luiz do Rzymian, że kto nie, do Korinia, 7 rozdział, że kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, aś, bo świątynia Boża jest święta, a wy nią Jesteście. Więc nie możemy takich rzeczy praktykować w kościele czy tolerować tylko dlatego, że teraz ogólnie występują w tym zepsutym świecie. To jest pewien problem. Ja wiem, że dzisiaj ten świat nie różni się wiele od Sodomy i gomory, ale my się musimy różnić. My się musimy różnić. Ja wiem na przykład, że dom Lota w połowie był zepsuty. Ale taki dom nie może się ostać, więc my musimy być bardzo ostrożni. Aby nie pozwolić, aby zwyczaje tego świata wchodziły do zboru pańskiego. A ja już niestety znam takie przypadki. Niestety, że ludzie postępują po swojemu, a nie według tego, co tu jest napisane. Zwróćcie też uwagę, że w tym fragmencie, który przeczytałem, jest rozróżnienie między wszetecznikami a cudzołożnikami. To są dwie różne sytuacje i dwa, dwie różne grupy ludzi. Natomiast tutaj dodani są jeszcze mężołożnicy. Czyli mamy jeszcze tutaj właśnie problem dotyczący siódmego przekazania, takiego w sposób pośredni, ale też dołącza się do tego również mężołożnictwo. I z punktu widzenia pańskiego niestety jest to grzechem i tak uczy Boże Słowo. I tak Bóg do tego podchodzi. A moralność Boga się nie zmienia, więc pamiętajmy o tym, że to absolutnie nie wchodzi, jeśli chodzi o Modyfikację tych zagadnień. W zborze Pańskim nie powinniśmy się dostosowywać do tego świata, albo musimy pamiętać o tym, że są prawa boskie i prawa naturalne, natomiast czy natury może tak? Natomiast sprawa stanowione przez człowieka nie mogą ani zmieniać praw natury, ani też nie mogą zmieniać praw boskich, dlatego że w tym momencie mamy poważny problem. Następna rzecz, jeśli chodzi o Jana, zobaczcie, mój syn, na przykład złapaną tę kobietę na jawnym cudzołóstwie. Pamiętacie ten rozdział, gdzie Pan przeprowadza tam proces na podstawie ducha albo trzech świadków, potem ci świadkowie się wykruszyli. W związku z tym Pan mówi: no nie ma świadków, nikt cię nie potępił, według prawa mojżeszowego odchodzisz wolno, mimo że jesteś grzeszna, i mówi dalej i ci nie grzesz więcej, tak? To nie znaczy, że ona przestała grzeszyć i tego nie zrobiła więcej. My tego nie wiemy. Bo nie jest napisane, tak, że albo się nawróciła, albo postępowała. My tego nie wiemy. Ale według prawa, pan Jezus to prawo stosował. Jeśli nie ma dwóch albo trzech świadków, ona, mimo to, że jest grzeszna, idzie wolno. I tyle. Natomiast wiemy, tam nie było tego cudzobożnika, dlatego że problemem Żydów również było to. Że boskie prawo wzywało do odpowiedzialności zarówno mężczyznę, jak i kobietę, natomiast ta modyfikacja zmieniła, się, zmieniła pojęcie tego grzechu cudzołóstwa głównie do roli kobiety. Czyli inaczej kobieta cudzołoży, a mężczyzna zbiera doświadczenia. Niestety bywały takie sytuacje, ja pamiętam jeszcze wcześniej, że właśnie często w ten sposób niektórzy do tego po podchodzili. Absolutnie to jest niewłaściwe. Tu jest równowaga. Zarówno kobieta i mężczyzna podlegają tym samym zasadom, tym samym prawom. Chwała Bogu za to. W Mateuszu czytamy takie piękne słowa, gdzie Pan Jezus w kazaniu na górze mówi w taki sposób. Powiedziano też, ktokolwiek był opuścił żonę swoją, niech daje List rozwodowy, a ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił cudzołosz. A więc, kochani, sami tu widzimy poważne rozróżnienie. Pan już nie mówi, gdyby się dopuściła cudzołóstwa, tylko mówi, gdyby się dopuściła wszeteczeństwa. Dlaczego ma to wielkie tak znaczenie? Jest jedyny punkt właśnie w zakonie mojżeszowym, że oni jako pasterze byli przywiązani do takiego prawa, co się nazywa prawo Telegonii. Rozmawiałem kiedyś z hodowcami różnych ras, zwierząt, i oni właśnie twierdzą, że prawo Telegonii jest absolutnie prawem prawdziwym, biologicznie. Polega to na tym, że sami z danego gatunku, który wchodzi w związek z tą owcą, nie wiem z tą samicą, pozostawia nie tylko w jakiś tam sposób swoje cechy, że potem te inne już związki, które, są z innymi tam tymi samcami, nie, bardzo często jest tak, że posiadają cechy pierwszego samca, potomstwo, tak, następne, które z tego wychodzi. Tak. To jest tak zwane prawo telegonii. Ja nie będę na ten temat się wypowiadał, bo nie jestem w tej sprawie ekspertem, ale chcę powiedzieć, że oni jako pasterze wierzyli w to, że właśnie takie prawo funkcjonuje w przyrodzie, w biologii. Być może, ja nie wiem, nie będę się autorytatywnie na ten temat wypowiadał, ale jest taka nauka i rozmawiałem z hodowcami, oni są też o tym przekonani, że rzeczywiście ma to duży wpływ na czystość rasy. I tyle. Natomiast jeśli chodzi o to wszeteczeństwo, to Piąta Mojżeszowa, proszę sobie sprawdzić, nie będę tego czytał, bo to długi fragment. Piąta Mojżeszowa, 22, rozdział 13 do 21, tam jest właśnie wymienione to, że jeśli panna w czasie trwania narzeczeństwa dopuściła się wszeteczeństwa, czyli zanim weszła w małżeństwo, i była z innym mężczyzną fizycznie, fizycznie. To efekt jest taki, że ten człowiek mógł u, na tej podstawie otrzymać jej małżonek unieważnienie małżeństwa. Polegało to na tym, tam jest cała taka procedura, że on, tutaj się troszeczkę zatrzymam, jak to, jak to miejsce było. Więc tak, rodzice panny młodej przynosili prześcieradło w, w dzień właśnie ślubu. Kiedy państwo młodzi. Mieli tę noc poślubną, kładli to prześcieradło na łożu, wobec wszystkich oczywiście pobratymców rodziny. Potem ten związek był skonsumowany i rodzice brali jako dowód tej nocy poślubnej, brali to prześcieradło i wynosili na widok gości weselnych. i w ten sposób, że panna młoda i wchodzi w tak zwany związek już małżeński, jako kobieta, dziewica czysta. I to jest, na tym to polegało. Jeśli teraz ten pan młody pokłóciłby się ze swoją żoną i powiedział w ten sposób, że byłaś latawicą na przykład i kiedy ja wyszedłem, ożeniłem się z tobą, nie byłaś dziewicą, to wtedy... Jeśli sprawdzono to i okazało się, że kłamał albo złośliwie oskarżał, musiał być surowo ukarany. Myślę, że mógł wtedy no, otrzymać 40 uderzeń bez jednego na przykład, bo że znieważył dziewicę izraelską. Tak jest napisane. Następnie, ale gdyby się okazało, że miał słuszność, to... Wtedy, kiedy Izrael panował, tam cał... król izraelski, kiedy panował, kiedy Izrael był całkowicie niepodległym królestwem, najpierw Boga, potem oczywiście rodu Saula i potem rodu Dawidowego, to w tym momencie, kochani, kamienowano taką osobę. I to jeszcze była taka sytuacja, przyprowadzano do domu ojca, i przed domem ojca kamienowano tę osobę, gdyż w domu ojca dopuściła się tego nie rządu, czyli inaczej przeteczeństwa. Później oczywiście jak Rzymianie weszli w ten, do to, zabroniono wykonywania tego typu wyroków śmierci. Jedynie zostawiano zbezczeszczenie świątyni na przykład, tak? czyli przestępstwa wobec czy przeciwko świątyni mogły być karane przez Sanhedryn. Dlatego na przykład Szczepan, on się nie bronił przed tymi zarzutami, o zniesławienie świątyni, tylko po prostu wszedł w tą polemikę i został ukamienowany pod zarzutem zbezczeszenia świątyni. Również pana Jezusa próbowano w ten sam sposób oskarżyć, ale okazało się, że nie znaleziono świadków, którzy by udowodnili panu Jezusowi, że on w jakikolwiek sposób zbezczesził świątynię. W związku z tym, skoro proces religijny nie mógł przebiec w taki sposób, aby Panesa uśmiercić, to wtedy arcykapłan postanowił z radą najwyższą, aby przekazać Pana Jezusa Piłatowi pod zarzutem politycznym. I ten zarzut polityczny brzmiał: Jezus Chrystus król żydowski, bo każdy kto się mieni królem, sprzeciwia się cesarzowi, bo mógł perkulować tylko ten, kogo cesarz ustanowił. A ten kto nie był ustanowiony przez cesarza, był po prostu zwykłym Królem, ale buntownikiem. Tak? No i ten zarzut tutaj był podstawiony. Oczywiście Piłat zrobił to całe dochodzenie. Okazało się, że Pan Jezus twierdzi, że jest królem jakiegoś królestwa w niebie, a tam już władza cesarska nie sięgała. W związku z tym, żeby zadowolić lud, Pan Jezus został bezprawnie, dwa razy osądzony niesprawiedliwie i skazany na śmierć. Dwa razy, bo pierwszy raz został skazany na ubiczowanie a drugi raz został skazany na ukrzyżowanie. No, warto o tym oczywiście wiedzieć. W związku z tym w czasie tutaj rzymskim nie uśmiercano już tych kobiet czy mężczyzn, którzy cudzołożyli, ale związek był unieważniany. I to powiedział sam Pan Jezus Chrystus. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że w narodzie izraelskim stawałeś się członkiem wspólnoty od urodzenia, a nie tak jak my od Nowego Narodzenia. I dlatego te zasady nie mogą się tyczyć Kościoła, dlatego że my przychodzimy czasami do tego Kościoła z wielkim bagażem grzechów i zostajemy usprawiedliwieni przez Boga, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, prawda? I cała nasza przeszłość zostaje wymazana. Ale nie urodziliśmy się, tak jak mówi Jan. W Jana w pierwszym rozdziale, w dwunastym wierszu, który się z krwi urodzili. To tylko Sobór Drugi Watykański mówi, że w jakiej wierze się urodziłeś, w takiej masz pozostać. Natomiast jeśli chodzi o tutaj judaizm, to rzeczywiście człowiek rodził się w tej rodzinie i był obrzezany 8 dnia, jeśli to był mężczyzna, jeśli to była kobieta, wystarczyło, że urodziła się właśnie w rodzinie żydowskiej czy izraelskiej. A więc jest to bardzo ważne i dobrze jest o tym też pamiętać, że tu chodzi o unieważnienie małżeństwa z powodu wszeteczeństwa, a nie cudzołóstwa. Więc faryzeusze przy do niego i pytali go, czy można to zrobić. Wtedy Pan Jezus powiedział, że małżeństwo jest związkiem nierozerwalnym. Opuści ojca, matkę i brat. Nie ma bliższych osób niż ojciec i matka. Człowiek jest częścią rodziny. I czasami jest to bardzo bolesne, bo człowiek jest odrąbywany jak gdyby od tej, tego organizmu rodzinnego, tak? Odrąbany i połączony z żoną czy mężem i tworzą nowy organizm. Nowy, ale ważniejszy, bo od jednego został odrąbany, a w drugim połączony. I dlatego, kochany, rozwód to jest coś takiego jak odrąbanie od naturalnego ciała. To jest tak odrąbanie ręki czy nogi. To jest coś strasznego. Pismo Święte mówi, żeby człowiek takich działań na ciele, jakim jest organizmie małżeńskim, tego nie dokonywał. Nie dokonywał. I jak rozmawiam bardzo często w mojej pracy, czy służbie duszpasterskiej, jak umiera jeden, jeden z członków małżeństwa, to oni się tak czują, jakby ktoś odrąbał część ich życia. Jakby coś Umarło częściowo z ich życia. Mówi, to było straszne. Śmierć jednego z małżonków jest wtargnięciem w ten organizm, to jest oddzielenie. Oczywiście mówimy tu o bożych ludziach, o bożym kościele. Nie mówimy o ludziach tego świata, bo tam to wszystko inaczej funkcjonuje. Mówimy o zborze pańskim. A więc jest to ważne. I dlatego też, kochani, Pismo Święte mówi, że będą ci dwoje jedno ciało, ciałem, stworzą jeden organizm i będą dążyć do jedności myśli, jedności zdania, jedności duchowej i też fizycznej. W związku, w związku mówią mu, jak gdyby chcą podważyć, to, a dlaczego możesz nakazał dać rozbudowę i odprawić? Kiedy możesz chodził po pustyni z tym całym narodem. To ten naród co prawda wyszedł z ziemi egipskiej i są pewne obrazy, które wskazują na pewną rzeczywistość, jaka jest w Chrystusie i też w Kościele, ale trzeba powiedzieć szczerze, to byli ludzie nieodrodzeni. To byli ludzie nieodrodzeni, tak? Ludzie się ciągle buntowali, ciągle się przeciwstawiali Bogu. I z powodu tego możesz po prostu sam miał taki problem małżeński. Pamiętacie, prawda? Oddalił swoją własną żonę i dzieci, bo, no, bo, bo było ciężko z nią wytrzymać, tak? I to był poważny problem, ale jetro przy, przyprowadza z powrotem jego żonę i dzieci. Dlaczego? Bo co to za przywódca, który własnej żony i dzieci nie umie ogarnąć? No niestety, no, nikt nie powiedział, nie jesteśmy idealni i nikt nie powiedział, że małżeństwo jest czymś idealnym. My mamy dążyć do doskonałości i będzie to wymagało wielu zaparcia się, wielu zrezygnowania z siebie, szukania jakiegoś kompromisu. Dlatego, że świat kobiet jest zupełnie inny, świat mężczyzn jest też zupełnie inny. I żeby stworzyć tego jedną całość, no to niestety musi być jakiś kompromis. Ona musi ustąpić w jego w stronę, on w jej stronę, aby znaleźć wspólnotę, podstawę, na której mogą budować razem swoje życie. Najlepiej jak tą wspólnotą jest Chrystus oczywiście. I mowa tu jest o zatwardziałości serca. Ja się pytam, bracia i siostry: czy człowiek na nowo narodzony ma zatwardziałe kamienne serce? Nie, to nie jest człowiek nowonarodzony, jeśli on ma zatwardziałe serce. Kiedy on zrywa więzy, kiedy on nie dotrzymuje przysięgi małżeńskiej, kiedy on odrąbuje tą drugą swoją część. No nie. A jeśli mamy kamienne serce i zatwardziałość, to znaczy, że mamy problem z odrodzeniem takich ludzi duchowych. Przecież, kochani, małżeństwie nie może być ani moje, ja, ani jej, ja, ale czyje ja musi być? Chrystusa. Nie moja wola, ale Twoja, niechaj się stanie. I powiem powinien dążyć do, za wszelką cenę do tego, aby ta jedność była jeszcze bardziej utwierdzana, a nie rozróżniana. Dlatego pan mówi tak: każdy, kto by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny, i tu jeszcze raz mówię: nie cudzołóstwa, wsze, teczeństwa. Takie było prawo izraelskie, że dopiero połączył, bo oni mieli tak zwane związki kojarzone. Nie tylko, ale ogólnie bardziej związki kojarzone. I w związku z tym, przynajmniej rok czasu jeszcze przed małżeństwem, przygotowywali się do tego, aby tą, tą rodzinę założyć. Tak? I to małżeństwo. Zawrzeć w sposób formalny, ale nie tylko formalny, również biologicznie, związać się jedno z drugim. I to się nazywa związek skonsumowany. O tym za chwilkę też jeszcze powiemy. Dlatego Pismo Święte mówi, że gdyby ktoś odprawił swoją żonę i poślubił ją inną, jest cudzołożnikiem i nie, nie dyskutujemy z Panem Jezusem. Dalej, a kto by odprawioną poślubił, również cudzołoży, więc mamy to dwie strony. Zobaczcie, nie tylko on z jakiejkolwiek przyczyny, ale również ona, kiedy wiąże się z innym mężczyzną, jest to również grzech cudzołóstwa. Nie ma żadnego kompromisu. Następna rzecz, rzeknij uczniowi, jeśli tak przez sprawa męża i żony, to nie warto się żenić. No tak, bo małżeństwo to jest coś pięknego na całe życie. Więc trzeba o to dbać, żeby się to małżeństwo w jakiś sposób. Mogło rozwijać i żeby nasz dom nie był więzieniem dwójka ze sobą niechcących być ludzi, ale ma innej możliwości. Tylko dom to nie mury, to nie tapety, to nie stoły i meble. Dom naprawdę to wspaniały związek mężczyzny i kobiety, które tworzą prawdziwy dom. Nie house, tylko home. Dom, którym tętni życie w środku. I to jest dom. Można mieć dom, można mieć pałac, ale nie mieć domu. I dlatego, kiedy my mężczyźni szukamy kobiet, to szukamy takich kobiet, aby zawrzeć z nimi taki związek na zawsze, ponieważ wiemy, że dom bez kobiety nie istnieje. I dlatego będziemy mówić tu przy, przy, przy kazaniu: nie pożądaj domu bliźniego swego ani żadnej żony. Ani jego żony, ani tego, co on posiada. Zobaczcie, dom jest na pierwszym miejscu, kobieta jest na drugim miejscu. Co to znaczy? Bez kobiety nie ma domu. Jeśli jest kobieta, jest dom, masz naprawdę dom. I dlatego ci, którzy dopuszczają się cudzołóstwa, nie tracą domu w znaczeniu budowli. Czasami się to może zdarzyć, ale tracą dom, ten prawdziwy dom, który tworzą ci dwoje ludzie. To miejsce bezpieczeństwa, gdzie dzieci mogą się w bezpieczeństwie rozwijać gdzie mogą Bogu dziękować, że Bóg im dał taką matkę i takiego ojca, którzy stworzyli na nich takie warunki, że oni dom mogą nazywać prawdziwym domem, a nie sanktuarium, muzeum, miejscem, polem bitwy, polem minowym, w miejscu, gdzie nie, jest to, nie jesteśmy ludźmi, którzy odpoczywają, tylko ludzi, ludźmi, którzy są w takich domach więzieni, bo też tak może być gdzie nic nie wolno, nie można tam stanąć, nie wolno tu usiąść. Tam tego nie wolno dotknąć, tego nie można skorzystać za długo, dwa razy nie można za długo, e, e, za wiele razy otworzyć lodówki albo wiele innych rzeczy, bo i takie sytuacje znam. Packo mówi, nie wszyscy pojmują to sprawę, to znaczy, że małżeństwo to poważna sprawa. Gdybym dzisiaj ja jestem żonatym człowiekiem 41 lat, dzięki Bogu, ale powiem wam coś takiego. Gdybym dzisiaj na nowo mógł zawierać też małżeństwo, to też bym tak robił. Bym się modlił, aby, moi, aby w sprawie mojego małżeństwa decyzja zapadła na pie w niebie, potem na ziemi, a potem zostało skonsumowane w łóżku, gdzie dwoje małżonkowie tworzą już teraz i duchową, i psychiczną, i fizyczną jedność. Tak. To jest poważna sprawa. Małżeństwo to jest poważna sprawa. I jak się zaczyna od nieba budować małżeństwo, to chwała Panu. Ale jak się zaczyna budować od łóżka małżeństwo, to na tej części ciała no, nie zbudujemy niczego naprawdę trwałego. To jest poważny problem. Mówię tu oczywiście o ludziach wierzących, w Boże i pamiętajmy o tym, żebyśmy w ten sposób do tego podchodzili wszyscy ci, którzy no, jeszcze mają za... zamiar zawrzeć ten związek małżeński. Z reguły to jest tak, że kiedy mężczyzna jest niedojrzały, to myśli tylko o kobiecie, a nie myśli o domu. Kobieta z reguły jest o wiele bardziej dojrzała, ona myślać o mężczyźnie, myśli o domu. I niestety stwierdzam, że w tej materii mężczyźni są mniej dojrzali niż kobiety. Dlatego jest to bardzo ważne, aby się modlić do Boga, aby Pan poprowadził, tak jak poprowadził Ewę do Adama, jak poprowadził Rebekę do Izaaka i w wielu innych przypadkach dobrze, że się miała, tak? A nie tak jak Jakub, który najpierw całował, a potem oczywiście przeżywał różne rozterki i czytamy, że jego małżeństwo nie było szczęśliwe, niestety. Ale były tam baufalstwo, były tam oszustwa, było tam kłamstwo. W tym małżeństwie naprawdę źle się działo. Do tego stopnia, że aż pan zabrał Rachelę Jakubowi, dlatego że wtedy już był Izrael, ponieważ był, była poważną przeszkodą w relacjach między Izraelem a Panem Bogiem. No to się może zdarzyć. Natomiast kiedy, kiedy Jakub umiera, nie mówi pochowajcie mnie na, przy drodze wefra, do Efracie czy do Efraty. Obok mojej żony Racheli. Tylko co powiedział, pochowajcie mnie obok mojej żony Lej. To ta kobieta, która ciągle starała się, aby pozyskać serce swego męża dla siebie, która nie była w małżeństwie w pełni szczęśliwa, ona potrafiła przyjąć to wolę Bożą i ją w wspaniały sposób wypełnić. I kiedy było błogosławieństwo Izraela. To on w ten sposób. Niechaj Bóg sprawi, aby twoja żona była tak płodna, jak lea i tak piękna, jak rachela. To nie jest to samo. Wtedy, yy, czy warto się żenić? Nie, no nie warto, jeśli się nie myśli o zrealizowaniu woli Bożej. Apostoł Paweł w 5 rozdziale do Efezjan mówi wyraźnie. Że małżeństwo to realizacja woli Bożej, gdzie mężczyzna uczy się być Chrystusem, jego wiernym naśladowcą, a kobieta uczy się, jak być kościołem dla swojego męża. To jest coś pięknego. Mężczyzna ma oczywiście miłość, jako oręż małżeński i słowo Boże. Ale bez miłości, słowo Boże to będzie też niedobra rzecz. Biblią też można zrobić krzywdę. Pan powiedział, Nie wszyscy pojmują tę sprawę. Ja wiem o tym. Nie wszyscy ludzie pojmują te rzeczy, bo dla nich są niestety za trudne. Dlaczego? Bo człowiek słucha swojej grzesznej, upadłej natury, a nie słucha słowa Bożego. Pamiętaj tylko o tym, kto jest, którym to jest dane. Zrozumienie, czym jest małżeństwo, kim jest małżonek, kim jest żona, jest to dar od Boga. Jest to dane. Więc jeśli wchodzimy w związek małżeński, to na pewno. Niech to będzie dar od Boga, a nie przypadek, czy oczywiście prowadzenie jakiejś grzesznej sfery naszego upadłego życia. Pismo Święte mówi, że są sytuacje, kiedy człowiek musi zrezygnować z małżeństwa. Pierwsze to są tacy, którzy się z łona matki urodzili, niezdolny do małżeństwa. Tu, kochani, ponieważ czas mi się kończy, więc będę chciał tylko króciutkie przykłady. Miałem takich przyjaciół, oni już chyba nie żyją, obydwoje. Um, oni pochodzili z takich sfer, trochę jak to się mówiło, kiedyś wyższych, tak? No ale ona uważała, że on jest taki bardzo porządny, bo się bardzo o nią troszczył. Ale kiedy się pobrali, okazało się, że. On niezdolny do małżeństwa i urodził się taki, niezdolny do tego, aby mogło między nimi nastąpić pożycie. Ale tak się te dwie rodziny wstydziły tego, że to będzie tak źle przez społeczeństwo od odebrane, że męczyli się w tym małżeństwie. Całe swoje życie. Więc to był ten poważny problem i mogę o tym powiedzieć, bo oni już nie żyją. I kiedyś ta kobieta mi się właśnie z tego tytułu zwierzała i tam było mnóstwo problemów z tego powodu niestety więc są ludzie niezdolni do zawierania związku małżeńskiego z, po, z, po, z przyczyn biologicznych są też tacy którzy zostali wytrzebieni przez ludzi czyli zostali okaleczeni przez ludzi i niestety to na tam tamtych czasach było to bardzo częste zjawisko tam gdzie były haremy gdzie zatrudniano mężczyzn do opieki nad kobietami, właśnie okaleczano ich w ten sposób, aby byli niezdolni do zakładania małżeństw. Mamy przykład wierzącego w kościele Eunucha, dostojnika królowej Etiopskiej Kandaki. Pamiętacie, tak? Właśnie to był człowiek, który był wytrzebiony. Ale też są tacy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Bożego. Kto może pojąć, niech pojmuje. Są tacy, którzy się kierują wolą Bożą, właśnie, i to jest słuszne. Ale taką wolą Bożą kierował się apostoł Paweł. On e, był w związku skojarzonym, dlatego że nazywa siebie nie kawalerem, tylko człowiekiem wolnym. Czyli on był tak zwanym w związku skojarzonym i na, kiedy uwierzył w Pana, nie doszło do, za, do formalnego zawarcia, znaczy skonsumowania tego małżeństwa. Ale pozwoliło mu na, e, e, z tego powodu być członkiem Sadhadyrynu. Dlatego, że on już był w tak zwanym związku kojarzonym. To jest tak zwany związek formalny, który potrzebował jeszcze tak zwanego skonsumowania, żeby mógł być absolutnie ważny. Więc do tego momentu apostoł Paweł mówi o tym w siódmym rozdziale do Koryntian, że jeśli ktoś jest rozwiązany, to może na nowo się związać. Nie chodzi tu o małżeństwo, jak niektórzy wykrzywiają, tylko dlatego, żeby dopasować swoją interpretację do potrzeb. Gawiedzi, jak powiedziałem, tylko tu chodzi o coś zupełnie innego. Jeśli jesteś w stanie narzeczeńskim, stan narzeczeński można rozwiązać. Można z niego też zrezygnować. Ja pamiętam taką sytuację też jednego brata, który obiecał swojej dziewczynie, że się z nią ożeni. I kiedy się nawrócił, ona powiedziała, że ona się nie chce nawrócić. No to mówi: no dobrze, no to może my się roz rozstaniemy. Ona mówi: nie, przyrzekłeś małżeństwo, ja chcę, żebyś się nałożenił, Przyrzekłeś. No i on to zrobił, ale przez wiele, 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 lat, mieli potem rodzinę, dzieci i tak dalej, był zawsze problem. Ona ono niebie, ona o chlebie. Znałem ich osobiście, on był moim przyjacielem. I ktoś mu tego nie powiedział, że narzeczeństwo można rozwiązać. Tylko twierdził, że skoro jesteś się narzeczeństwem, to już narzeczeństwa rozwiązać nie można. I to był poważny problem, bo potem oni naprawdę mieli wiele po ludzku jakoś tam po prostu łączyli koniec z końcem, ale tak naprawdę widać było między nimi brak ku zrozumienia, gdyż ona myślała zupełnie inaczej po ludzku, a on po Bożemu. I tu ciągłe było to rozdwojenie. Więc to był ten problem. Dodatkowe kłopoty z tego oczywiście wynikały. A więc, kochani, to jest bardzo ważne, dlatego dobrze jest rozumieć to. Że nasze że narzeczeństwo jest rozwiązywalne, można je zmienić, natomiast małżeństwo nie. I to jest bardzo ważna rzecz, dlatego Pismo Święte mówi w ten sposób na ten temat. Łukasz, który już nie nawiązuje do prawa mojżeszowego, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Łukasz mówi tak: kto opuszcza żonę swoją, pojmuje inną cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża, poślubia cudzołoży. Mamy jakieś wątpliwości? Tu nie ma już. Tego przykazania, które było w zakonie, tak? Że Panna musi być dziewicą. Jeśli nie, nie jest, no to znaczy się, że można takie małżeństwo unieważnić. Tego nie ma. Również Marek, kochani, mówi w ten sposób: i wstał, i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu, i schodziły się do niego rzesze, a on je nauczał, jak to zwyczaju, i rzekł: ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, Popełnia wobec niej cudzołóstwo, a jeśli by ta rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się również cudzołóstwa. Czy mamy tu jakieś wątpliwości? Następna rzecz, list do Rzymian, 7, 2-3. Apostoł Paweł: Albowiem, zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. Czyli co rozwiązuje małżeństwo? Śmierć jednego z małżonków. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, za życia męża, nawet jako rozwiedziona, ale przystanie do innego męża, będzie nazwana cudzołożnicą. A jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Ludzi kościoła. Małżeństwo może rozerwać jedynie śmierć. Innej możliwości po prostu nie ma. Pierwszy Koryntian 7:11. 11. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim nakazuje mnie alecz ja, Pan, a żeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też z żoną się nie rozwodzi. Apostoł Paweł nazywa to przykazaniem pańskim. A potem daje zalecenie, że gdy mąż, na przykład, źle traktuje swoją żonę, na przykład znęca się nad nią fizycznie, psychicznie i pod każdym innym względem, to jest powiedziane, że nie jesteście niewolniczą związani. Co to znaczy niewolniczą? My dzisiaj to nie rozumiemy tego słowa w ogóle, ale wtedy byli niewolnicy. Nie będę wam opowiadał, co się w tym obrzydliwym Rzymie robiło pod tym względem. Ale niestety, jeśli kobieta była niewolnicą, to można z nią było robić wszystko, co się tylko chciało. Do tego stopnia nawet, że wyobraźcie sobie, były takie sytuacje, że po prostu nawet dysponowano tymi niewolnicami, aby uraczyć nimi swoich gości, na przykład, którzy odwiedzali domy. I to jest ta myśl. Kobieta nie jest niewolnicą swojego męża. I on nie może traktować jakiejś niewolnicy i nad nią się znęcać psychicznie, fizycznie, ale to jest zalecenie, że w takich przypadkach jest możliwość rozwiązania małżeństwa, ale ona nie może wstąpić inny związek małżeński, bo żyje jej mąż. A jeśli dopiero umrze, to będzie mogła ułożyć sobie na nowo życie, jeśli będzie tylko tego chciała. Dalej mówi: Zobaczcie, jak pięknie. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie, lecz pan. To jest przykazanie, nie zalecenie. Natomiast zalecenie to jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimiś osobami. Są takie osoby: psychopaci, jacyś psychicznie chorzy ludzie, jacyś ludzie, którzy po prostu naprawdę stanowią zagrożenie dla drugiego człowieka, albo się znęcają, albo maltretują. No i teraz co? Nie może opuścić. Ta, kobieta, takiego mężczyzny, bo, bo jest chrześcijanką. Nie. Są czasami takie sytuacje, kiedy dokomu, dokonują, dokonując wyboru, musimy dokonywać niestety przy pomocy tego, że mniejsze zło musi pokonać to zło większe. Tu ratujemy życie czasami, czasami swojej rodziny, czasami swoich dzieci. Ja niestety znam takie przypadki, niestety, kiedy mąż. Znędzał się nie tylko nad swoją żoną, ale nad swoimi dziećmi. Maltetował jeszcze przy okazji ją Biblią, bo wiedział, że, to, że żona jest chrześcijanką, to ona będzie się Biblii słuchała, więc on Biblię, wykorzystał Biblię nie do tego, żeby ich życie się rozwijało, tylko po to, żeby jeszcze i duchowo maltretować swoją żonę. W końcu ona zabrała swoje dzieci i wyprowadziła się od swojego męża. No oczywiście wielu ludzi mówiło, że to bardzo źle zrobiło. Nie, ona po prostu musiała pewne rzeczy zrobić, żeby ratować siebie i swoją rodzinę, bo dzieci, żeby w ciągłym w nerwach, bo pojawienie się taty w domu powodowało, że dom stawał się miejscem walki i prześladowań. I teraz co? Kto powie tej kobiecie? Trwaj siostro, trwaj kosztem swojego zdrowia i swoich rodziny, przyszłości swojej i swoich dzieci. No nie kochani, nie jest niewolnicą. Musi sama dokonywać wyboru. I oczywiście, jeśli ma tylko taką odwagę, i taka jest konieczność, to dlatego Paweł tutaj zastosował tą sytuację, żeby nie opuszczała, a gdyby z jakichś powodów się to stało, niechaj pozostanie sama, czyli niezamężna. Nie może wstąpić w ponowny związek małżeński, albo niech się z mężem pojedna. Bo czasami rozstanie sprawia, że ludzie pewne rzeczy przemyślą i stwierdzą, że to było głupie. Ja znam takie przypadki, że jak się rozeszli, trwało to na przykład dwa lata. Znam takiego mojego nawet przyjaciela, i był pewien problem. A kiedy się spotkali po dwóch latach, o mój wiesz co, ja to wszystko przemyślałem. Ja cię bardzo przepraszam, to nie było tak jak ja myślałem. Ona mówi: Ja Cię przepraszam, bo ja też trochę inaczej o tym wszystkim myślałam. Jak się ludzie tych filmów naoglądają, to potem chcą stworzyć ze swojego życia bajkę. Tylko bardzo często to nie jest ani książę, ani, ani księżniczka, tylko z reguły to jest albo kopciuszek, albo jakiś człowiek, bestia na przykład. Tak? Więc to jest ten poważna rzecz, którą my powinniśmy na to zwrócić uwagę, że są niestety w życiu różne przypadki. Nie daj Boże w zboże Pańskim. Dlatego powinniśmy robić wszystko, aby małżeństwo uratować, zachować i to jest ostateczność, aby w takiej sytuacji nastąpił jakiekolwiek oddzielenie męża od żony. Uważam, że to jest tragedia i trzeba robić wszystko, jeśli to tylko jest z naszej mocy i modlić się o to. I zbór się powinien też o takich ludzi modlić, aby to, co ich dzieli, to ta ich słabość, aby stała się mocą ich związku, czyli żeby oni wreszcie pewne rzeczy przemyśleli i umieli... Powrócić do siebie, tak mówi apostoł Paweł, pojednać się i stworzyć na nowo, już od nowa, inny związek niż było to do tej pory czyli małżeństwo zbudowane na innym fundamencie, na innych zasadach. No cóż, nie zbudujemy dobrego małżeństwa siedząc w internecie, bo niestety tam są zupełnie inne rozwiązania. A więc, kochani, Czytamy na koniec, już podsumuję, już tylko jednym zdaniem. Pierwszy Korynta 7:39. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w panu. Czy tu mamy jakieś wątpliwości na temat tego orzeczenia? No absolutnie, w Boże Pańskim. Jest taka sytuacja, że żony i mężowie związani są z sobą aż do śmierci i to jest bardzo ważne. nie śmierci związku tylko śmierci jednego z małżonków. A więc jest to istotna sprawa i na koniec, żeby oczywiście nie, po, nie popaść w jakąś jakiś skrajność i niezrozumienie tego tematu nie mówimy o ludziach tego świata. Czasami ludzie przychodzą do zboru i są po różnych przejściach, po różnych no wiecie, Jeden związek, drugi związek, trzeci związek, tak, małżeński, tak. I wtedy co, jakie, jakie zastosować zasady? Takie, o czym mówi Pismo Święte. W jakim stanie Pan cię znalazł, w takim masz pozostać. Ale zasada jedna się nie zmienia. Tak długo, dopóki żyje jeden z mężów lub jeden, jedna z żon. Masz o tyle gorzej, że może wstąpić związek małżeński dopiero wtedy, kiedy wszystkie kobiety twoje wymrą. Dlatego Pismo Święte mówi, że starszym nie może być człowiek rozwiedziony. To jest napisane wyraźnie. Tak? Mąż jednej żony, nie dwóch, nie trzech, nie, nie, nie właściciel haremu, tylko tak jak jest tu napisane w Bożym Słowie, tak jak było na początku: kobieta i mężczyzna tworzą małżeństwo. A Bóg, który jest fundamentem takiego małżeństwa, czyni je po prostu trwałym. Jeśli razem stosujemy się do tej jednej zasady. Nie żyję ja, ale żyje w nas Jezus Chrystus. Wtedy jest to możliwe. A kiedy nasze ja stoi na piedestale, będzie bardzo trudno albo będzie to bardzo skomplikowane, aby utrzymać takie małżeństwo w jedności. A więc kochani, pamiętajmy o tych wszystkich tutaj uwagach, dlatego że cudzołóstwo jest strasznym grzechem, przeteczeństwo tak samo, ponieważ Pismo Święte mówi, przeteczników i cudzołożników sądzić będzie Bóg, a małżeństwo jest. Nierozerwalne, tylko śmierć może ma ze sobą rozłączyć. Niech imię Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie uwielbione i za to, że nie jesteśmy pod zakonem, ale jesteśmy pod Bożą łaską, która właśnie uczy nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i wszystkich światowych porządliwości, a na tym świecie bogobojne, sprawiedliwe, na chwałę Bożą życie prowadzili. I łaska Boża niech tego w naszym życiu dokona. W taki sposób, aby ludzie mogli zobaczyć na przykładzie naszych małżeństw Chrystusa i Kościoła. Wiem, że nie jest to łatwe, ale to mamy dążyć do doskonałości. Myślę, że Pan, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie kontynuował aż do dnia swojego przyjścia. Amen.